Cześć, tu Flipiński i witam Was w pierwszym odcinku z takiej małej naszej serii MMO 4 Story. Dzisiaj jest ze mną Mil. Siemka. No i on tak mnie generalnie chce wprowadzić w uniwersum 4 Story. To jest taka gra MMO. No i może opowiesz mi tutaj, co generalnie mam stworzyć, bo jestem właśnie w kreatorze postaci. To ja Ci powiem, że masz stworzyć postać. O, dzięki. Tutaj mam jakieś rasy do wyboru. One nie mają chyba znaczenia. Czy jest Nie, jakaś nie, nie. różnica? Tam masz tylko opisane usposobienie ich jakby do środowiska. Aha. Generalnie, czyli tu jest tak bardziej wizualnie. To ja wezmę sobie jakąś laskę. Wow, jaki wielki ten koleś jest. Dobra, i weźmiemy sobie... O, będzie miała zielone włosy. Dobra, nie będzie taka. Nazwę ją Flipińska. O. Hejka. A, i teraz o klasach może coś powiesz? Tak, klasy. Na przykład tam właśnie masz na sam start, prawdopodobnie wylosowało ci wojownika. Czyli klasyczna postać walcząca w zwarciu. Ma nawet niezłe kombosy, tylko że tak nie ma na przykład tak samo jak ten Łotrzyk, tylko że Łotrzyk posługuje się raczej dwoma broniami, a nie jednym. Zwaliłem całego questa. Dobra. Tutaj właśnie następny jest Łotrzyk, o, to jest rycerz cienia, fajnie wygląda w sumie tutaj. Czy na początku to masz tam, wiadomo, tak, takie mało... No domyślam się, z dwoma patykami lata się. Znaczy na początku to masz akurat dwa miecze, ale... No, potem mam łucznika i co dziwne, łucznik ma tutaj jakieś dwa mieczyki, ale okej. Tak, bo łucznik zaczyna z łukiem i z dwoma mieczami, masz... Dwa miecze masz na walki bliskie, bo też to jest akurat możliwe, a łuk to masz właśnie, żeby, nie wiem, kogoś ściągnąć albo po prostu nie dać się zbliżyć. Tak jak na przykład masz na PvP zwoje, to możesz tam go jakoś odrzucić chyba. Ja mam generalnie taki plan, bo ja nie jestem jakimś mistrzem MMO, zresztą generalnie stwierdzam, że jestem oficjalnie słaby dosyć w MMO, z tego co ja grałem, więc tutaj taki łucznik, ja będę po prostu z tyłu będę strzelać, nie będę może padać tak często. Może nie będzie taki zły. Ale dobra, jeszcze co my tutaj mamy poza tym? Mag? Kapłan? No, ma, czyli kapłan cleric, no wiadomo, taki support. Czyli taki support, tutaj mamy DPS, mag. Tak mi się wydaje. No tak. I zaklinacz. Zaklinacz jak działa? Masz swoje własne jakby zwierzątka do dyspozycji, w sensie, że one za ciebie tankują, a ty tylko robisz damage. No to trochę tak druidowato. Albo łowca często działa na... Tak samo, podobnie powiedzmy. No dobra, to ja sobie zagram tutaj... łucznikiem. Może to będzie dobre jak na początkującego. No i dobra, widzimy się w grze. Dobra, ja już tutaj jestem w grze. Tutaj mam jakoś... Yeah, mamy pierwszego questa. Witaj na treningu. Ho! Dobra, ciśniemy trening. Dobra, Mil, gdzie jesteś? Tu jestem. Ty jesteś Siadaj na koniu? Jestem na koniu, okej. O Boże. Dobra. Jakie to mamy skróty? F11 Sokoli Wzrok. O, już jestem mistrzem w tym. I tutaj mam konia, F12 chyba. Jakiego ja mam konia? Ty masz byczka, Son? Nie konia. Son? Dobra. Ty masz byczka. Jicha! Mogę skakać, jej, dobra. Gdzie jedziemy? Przed siebie. Tak jak ci strzałki do questa pokazują. Lol, 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 lol. Ja ci na początku pomogę z questem. Nie wiem, czy dam radę. Czekaj. Co tam? Jak ci się jedzie na koniu? Wow. Ej, generalnie mój nick Flipiński właśnie wziął się z głupich MMO RPG-ów, gdzie po prostu cały czas skakałem i flipy były. Dobra, zsiądź, o. Dobra, opcja. Dobra, do domu spadaj, mały. Tylko odeślij. Dalej. Czekaj. Jak przechodzi się MMO, RPG, dalej, dalej, dalej? Na końcu dajesz ten... Jej! Jimmy. Masz level upa, o ty. O, mistrzu. Mam już drugi level. Zobaczcie, generalnie tutaj w tej grze jednej rzeczy nie skminiam. Jestem łucznikiem, tak jak widzicie tutaj w lewym górnym rogu. Dlaczego ja mam miecz dwuręczny? To, a sprawdźcie w swoim ekwipunku, to znaczy... Znaczy postaci, czyli druga ikona, jak masz... No wcisnąłem i mam tylko bełty jakieś. Coś mi się zżyga do plecaka. A naciśnij C. C. Mam łuk, w sumie mam jakąś kuszę. Mam miecz i krótki miecz.
Dobra, Tylko ja mam. full wypas, stary. Dobra, chodźmy się pobić gdzieś z kimś. Dawaj, tu chodź, tu chodź. Ty ma Gdzie jesteś? pajączki, wypróbuj na nich swoją kurczę. Ej, czemu nie widzę twojego niku? Ej, ja muszę poczekać się chwilę. Ja sobie włączę jakąś opcję, żeby widzieć niki nad głowami. No to jest chyba gdzieś tutaj. Wyświetl nazwy graczy. Ja widzę twój nick, wiem, że to ty. Flipińska. Dobra. Yes. Dobra, patrz, panie pająku. O, jak ty kopiesz. Dobra, to ja walnę tego. Panie pająku, do boju. Tylko korzystaj ze skilli tych z łuku. Kurde. Łatwiej powiedzieć niż zrobić. Dobra, nie, ja tutaj to właśnie zacięte pojedynek. Critical, bitch. Dobra. Zabiłeś, o ty. Nieźle. I nie mam... O, dostałem 12 brązu z pająka, dobrze. Ej, czemu mój synek tak... Mój byczek ze mną tak śmiga? Kliknij na niego i daj odeślij. Nie, w sumie to mi się podoba. Jest przynajmniej weselej. Ej, tak. Dobra, jak mam się przyłączyć na łuk? A, tak. Dokładnie. Dobra, ratunku! O, cel jest za blisko, nie mogę mu strzelić. Dawaj, co? Tankuj się. Go! Tankuj go! Ja mam tutaj jakąś manę? A wiesz, że nie wiem, nie grałem jeszcze łucznikiem. Nie no, mam manę, dobra. Ha, zdechł. GG. Dobra, jak to się lotuje, jakoś lutuje? W sensie? No chcę z niego hajs, o. Muszę jakoś dokładnie kliknąć 1000 razy, okej. Okay. Dopiero poznaję ten świat, generalnie następne odcinki będą bardziej ogarnięte, jak będziemy wiedzieć, o co chodzi. Znaczy, ja będę wiedzieć, o co chodzi, bo Mil... Ja też do końca nie wiem, o co chodzi. Gram w to od wczoraj. Aha. No. Na razie udało mi się zagrać 3 postaciami, w sensie 3... no. No, opowiedz może jakieś wrażenie, jak tam ci się grało innymi postaciami. Znaczy, ja grałem jeszcze wojownikiem i zaklinaczem. To zaklinacz, to ten jego zwierzaczek tankuje po prostu wszystko, tylko go trzeba raz na jakiś czas właśnie podleczyć. A tym wojownikiem to po prostu rzucasz się przed siebie i na nic nie zwracasz uwagi. Mhm. Dobra, gin po czwaro. Cel jest za blisko, no... I'm disappointed. Dobra, bijemy go z mieczyków F2. Ohoho! Ej, fajna ta postać, to nie jest taki typowy łucznik, bo bije się z dwoma mieczykami naraz. Wiadomo. Ja też miałem 2 mieczyki, tylko że je na te kasety wymieniłem. Dobra, dawaj hajs, panie pająk. Ej, fajne, chrzanić mieczyki, na razie bijemy się na 2 baty, po prostu. A teraz ty walisz na dystans, dawaj mi go. No bo ci nie pomogę. Walisz jakieś kryty. Dawaj, no hajs mi z niego. Ej, no, dzięki. Mój o, tam jest to jakiś ja, duży, to... dawaj zabijamy tego dużego. Dawaj, dawaj. Stankuj, to ja popatrzę. Dawaj, boom. So pro. Czekaj, jego. Dobra, niech mój byczek tankuje. Dobra, czekaj, bijemy się po prostu z nim. Wow. No. Moje, moje. Tak, co twoje? Ej, mam jakieś kombosy tutaj, czy dopiero później się odblokowuje? Znaczy tam masz drzewko z killi. No, gdzie to się wchodzi? K, naciśnij K. K. O, punkt umiejętności mam 2. Ogólne no, walka, wystrzał, przeżycie. Aha, rozumiem, rozumiem. I tutaj sobie wojenna strzała, to mam już to. To jest na łuczku właśnie jakiś tam super... super jebs generalnie. O, mam tutaj cooldowny nawet. Wirujący cios, jej. Tylko zobacz, od którego levelu to jest. A nas. Nie no, to te co mam. Następny jest właśnie poziom 8. Aha, okej, okay, rozumiem. No dobra, czyli mniej więcej tak to wygląda. Dobra, prowadź nas na jakiegoś następnego questa. O, tutaj masz wszystkie questy generalnie. A zrobiłeś już ten? Co wziąłeś? Dobre pytanie. Nie no, coś tam zrobiłem, bo dostałem w końcu ten drugi level. To exp ci wyleciał, mógł wylecieć ci jak z mobków. Także... GG. Nie no, po prostu nie wziąłem następnego. Mam nadzieję, że nie było w tym questie zabić pająki. Prawdopodobnie było, bo to... Domyślam się. Dobra. Rozmowa z Badisem jakimś. Dobra. To go znać. Wow, to tutaj można sobie kliknąć wykonaj. O, ty, zaakceptuj, wykonaj. O, dobra, to ja sobie pójdę się przykimać.
Tak. O, czekaj. Ja tutaj próbuję rozkminić, jak tutaj zrobić partię. O, wreszcie jakieś są nagrody, jakiś mały eliksir. No, lubię eliksiry. Dobra, wykonaj. O, i teraz trzeba zajść pająki, dobra. GG. No, widzisz? Good player. Da. Czekaj, jak tutaj to zrobić? Postać, umiejętność, własny sklep. Co się zrobić? O, dostałem coś ładnego. Dostałem nadłamaną laskę treningową. A, tak, bo teraz musisz laski zbierać. Podążam za to. Follow me. Coś ja tutaj z kimś rozmawiam? Podążać. O, jest fajna opcja, widzę. A dobra, muszę to pozbierać, sorry. Czy ja muszę ogarnąć, jak tutaj się zaprasza do teamu. Czyli co my tu mamy? To jest chyba czat. Dawaj, ja cię zaproszę do teamu. O nie. Messenger, dawaj, dobrze ci idzie. No dobrze mi idzie, nie umiem, tak szczerze podążać mogę za to zawsze. Czekaj, Messenger, czyli to są wiadomości. Ja grupa. O, bo jak dawaj. Się robi tą grupę? Zakładamy super gildię. Czyli ja patrzę po czacie. Dobra, ja zbieram napisane... nadłamane laski, a ty ogarnij to. Czekaj, jak to się robi? Gildia grupa, a co to jest? Nie, to nie. Gdzie to jest magazyn? O, wow, magazyn. Dobra, panie byczek, ty mi ciągle zasłaniasz. O, dalej zakończ. Jej. Poziom czwarty, dobrze ci idzie. Wow, już mam poziom czwarty. No, i masz za questa level, ale później trochę gorzej. No domyślam się, tak zazwyczaj jest. O, tu jest jakiś bajzel z tego co widzę na mapce. Tak, mopki. Ale przyjemnie w sumie teraz ta gra wygląda. Taka troszkę kolorowa, ale jest całkiem. No, potem to jeszcze jak dojdzie więcej skilli, to jest bardzo fajnie. Aha. No domyślam się, początki zazwyczaj są takie średniawe w MMO. Czekaj, napiszę na tym, na... Nie, drugie... Przepoczący bazyliszku, giń, bitch! Lol, wirujący cios. Ha! Czyli wszyscy to nie, normalnie nie. Szep, tym bardziej. Napiszę do GM-a, jak się zakłada grupę. Okej. Dobra, zabiłem bazyliszka. Kurde, no nie, nie ma go. Nie ma GM-a, co oni robią? Ej, nie tobie wiem, też jest taki... Ty też masz taki mały zasięg renderowania, czy tylko ja? O, no, trochę mały jest, to prawda. To chyba w tej grze po prostu tak jest. No. No to taki mały minus, bo można by było więcej z tego wyciągnąć. Albo nie umiem tego ustawić, co jest bardzo też możliwe. O, czekaj, patrzaj teraz. No dobra, dawaj, łupnij w niego. Po co ja mam go w niego łupnąć? Co, nie ubijesz go? A myślałem, że chcesz mi jakiegoś trika tutaj nie. zaprezentować, ja tutaj nie. znalazłem, czekaj, patrz na to, patrz na to. No dobra, dawaj. O. A? Tutaj da się jeszcze tańczyć. A, ale bajer. Trochę to żałośnie wygląda mimo wszystko, ale... Ej, tutaj żadna moja ulubiona komenda tutaj nie działa, ale dobra. Masz tutaj, jak masz przy czacie napisane wszyscy i obok masz jakby taką chmurkę. Tam masz komendy. Gdzie? O, jest chmurka. No, takie to. Jest, znalazłem! Ej, siadanie. A, bo tu pewnie trzeba wpisać po polsku, a nie sit. Albo sleep. Salut. Mam pytanie. Dobra, GG. Już tutaj troluję. Dobra, co ja tutaj mam zrobić? Mam zabić trzepoczącego bazyliszka, czy iść dalej? Nie wiem, ale mu przywalę. Później jest ciężko w tej grze, wiesz może? Znaczy nie, później to jest generalnie łatwiej, bo tam questy masz na potwory ze swoim jakby tym levelem. Jak klikniesz na mobka, to masz jakby wyświetlony jego level. Rozumiem, rozumiem. Dobra, co ja mam tu zrobić? Chwilę, bo już się zaplątałem. W ogóle to muszę zatańczyć. Łop, 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 łop. Łopagandą style. Jakie są tutaj jeszcze tańczyce? Dobra, znacie taki taniec? Czekaj. Nie, nie kojarzę tego tańca. Co to jest? O ty! Noob. Czekaj.
Gildia Q, zapraszam. Super. Nope. Dobra, to ja będę tutaj zabijać te poczwary, jakieś trzepoczące bazyliszki. A ty sobie tańcz, nie przejmuj się mną. Nie będę się tym przyjmował. O, nie zeksuję cię już. Sobie zabiję też bazyliszkę. Dobra, już zabiłem kilka, co teraz? Sprawdź, czy nie masz zrobionego questa? W sensie, po prawej powinieneś mieć wyświetlone questy. Mam... A, trzepoczące bazyliszki, dobra, to będzie ostatni. Wow, nie zauważyłem tego napisu. Zazwyczaj pamiętam o tym, jak gramy w MMO. Dobra, ja chcę jeszcze lucik, tylko mnie ten byczek już powoli denerwuje, chyba będę musiał go odsłać. No, przyjemny był. Czekaj. O, ha, GG. Dobra, to ja mogę się przekimać. Dobra, byczku, jedziemy. Wow. A wygląda fajnie ta gra mimo wszystko. Gdzie ty jedziesz? Okay. Mam fajnego byczka, także to jest spoko. Ty masz jakiegoś konika dla dziewczyn. Weź idź. Ej, ja sobie później zrobię tą taką wróżkę i zobaczę, jaką ona ma tą... Jakiego ona ma wierzchowca. Ty masz byczek. Pewnie masz żabę jakąś. Jak żabę. Nie może mieć żabę. Ej, ale patrz, jak to fajnie wygląda. Takie małe coś. Dobra, także my się z wami tutaj mniej więcej będziemy żegnać. Czekajcie na kolejne odcinki przygód mojego byczka i Mila i być może będziecie chcieli z nami zagrać. Jeśli będziecie chcieli, możemy zrobić jakąś gildię, możemy pograć. Także chętnie zapraszam. No i co, Mil będzie odpowiedzialny tutaj za gildię. Oczywiście, którą... ja jestem bardzo odpowiedzialny. Którą właśnie próbuję teraz założyć, ale na razie mu nie idzie. No ale dobra, mniejsza. My się z wami żegnamy. Cześć, trzymajcie się. Na razie. Pa, pa.